tutaj w gablotach mamy przeróżne gryzonie, typu od najmniejszych po największe. Najchętniej dzieciaki wybierają włochate futerkowe takie zwierzątka, ale też muszę przyznać, że od jakiegoś czasu zaczęły się nam dobrze sprzedawać szczurki. Czego zacząć najlepiej? Ja bym zaczęła od rybki, ponieważ dziecko się wtedy zaczyna uczyć karmienia, jakiejś wymiany wody, a dopiero później takiego futerkowego zwierzaczka. Mam ptaszka, który się nazywa Kuba i on ciągle do mnie przylatuje. Kiedyś mi na głowę wleciał i dziubał mi włosy. Mam w moim domu rybkę bojownika o imieniu Gumball. Chciałabym dostać do dziecka szyszyla, papuszkę i króliczka. Mój piesek jest ładny, duży, kolorowy. Ma na imię Aksa i ja sam wychodzę z nim na dwór. Wybierając karmę, ważne jest, żeby kierować się jakby doborem na podstawie po pierwsze, jaki to zwierzak, czyli ważne jest, że jest to kot, ważne, że jest to pies, ponieważ to są dwa zupełnie różne zwierzaki i te karmy się wbrew pozorom różnią od siebie. A drugą rzeczą ważne jest, żeby dostosować ją do wieku psa czy kota. Trzecią do wielkości zwierzaka, czyli mały pies, mały kot, szczenie, kocie będzie jadło co innego niż zwierzak dorosły. Ważnym elementem jest to, i to może zdziwić kogoś, kto wcześniej na przykład podawał karmę suchą, a teraz będzie podawał karmę mokrej, że karmę mokrej trzeba podać prawie 3 razy więcej, żeby zwierzak zjadł to, co potrzebuje. Bo po prostu jakby w karmie suchej jest bardziej skoncentrowane to, co powinno być, a karma mokra, wiadomo, zawiera 70% wody. Proszę bardzo. Do widzenia.